Cześć, tutaj Leszek. Z kuli tego, że pogoda na razie jest przejściowa, mówiąc bardzo delikatnie, chciałem wrócić do tematu związanego z trenażerami. Stworzyć jedno wideo, w którym w pigułce opowiem wam o wszystkich różnicach pomiędzy takim trenażerem rolkowym, a takim direct drive. Okazja jest też o tyle dobra, ponieważ właśnie rozpoczęły się wyprzedaże. Wiele sklepów stacjonarnych obniża swoje marże po to, żeby pozbyć się całego tego sprzętu ze swojej przestrzeni. Takie wideo już kiedyś powstało, ale pomyślałem, że zrobię to jeszcze raz lepiej, nieco bardziej w pigułce, na kilku przykładach. Nie zwracajcie uwagi na marki. To wszystko, o czym wam dzisiaj będę mówić, można przełożyć także na konkurencyjne produkty, które są na rynku, a decyzja jak zwykle należy do was. Najwięcej pytań tak naprawdę tyczy się tego trenażera, ponieważ każda marka ma coś właśnie na tym progu mniej więcej 500, 600, czasami 700 zł, w zależności czy kupujecie taki trenażer na wiosnę, czy też na jesieni. Tutaj domyślnie nie ma żadnych czujników. Jest po prostu rolka, która zapiera się o naszą oponę, jest koło zamachowe, które ma jakąś tam swoją bezwładność, ale niezbyt dużą, bo ono po prostu waży niewiele, stąd odwzorowywanie tego oporu będzie troszeczkę mniej realistyczne, a do tego wszystkiego jest jeszcze taka manetka i ona służy za ręczne regulowanie oporu, czyli tak jakby za symulowanie sobie jazdy pod górę. Oczywiście a taki trenażer za 500-600 zł można jeszcze dodatkowo doposażyć o czujnik chociażby prędkości czy też kadencji, bądź też mieć zainstalowany w swoim rowerze gdzieś pomiar mocy i w taki sposób połączyć to ze Zwiftem. Jednakże w sytuacji, kiedy nie mamy swojego pomiaru mocy, kiedy nie mamy własnego czujnika prędkości czy też kadencji, ich nabycie okaże się, że jest trochę mało opłacalne, bo wówczas wystarczy dołożyć słownie 100 zł, być może 200, po to, żeby przeskoczyć na piętro wyżej i mieć po prostu trenażer, który jest rolkowy, który potrzebuje owszem nadal tylnego koła, ale jest już interaktywny, czyli sam symuluje podjazdy i sam wylicza nam moc. W skrócie chodzi mi o to, że taki sprzęt jest spoko, ale dla kogoś, komu nie zależy na wirtualizacji terenu, dla kogoś, kto nie będzie chciał korzystać na przykład ze Zwifta, z Ruby, ktoś, kto nie ma manii na punkcie liczb, chociażby jak ja. I też jest to fajna opcja dla kogoś, kto na przykład chciałby zabierać tego typu sprzęt na zawody i zrobić sobie stacjonarną rozgrzewkę. Wiele osób ma tego typu maszynę, która służy tylko i wyłącznie do przeprowadzania jakiejś rozgrzewki, albo właśnie dla osób, które będą korzystać z trenażera bardzo sporadycznie i im nie przeszkadza to, że tutaj nie ma więcej bajerów. Kosztuje to 5-6 stówek. Jest trenażer, jak będę miał ochotę pokręcić troszeczkę na rowerze, rozruszać nogi czy też głowę, to on będzie ok. Przejdźmy wspomnianą już półkę wyżej. Takie tuło widziałem i za 2000 zł, widziałem i za 1200 u kogoś, kto ewidentnie chciał zrobić troszeczkę więcej miejsca w swoim własnym magazynie, więc warto jest po prostu polować na okazję, albo też czasami warto jest pomyśleć o trenażerze klasy wyższym, ale na przykład używanym. A o co mi chodzi z tą wyższą klasą? Co jest największą wartością dodaną, do której moim zdaniem warto jest dopłacić w przypadku takiego trenażera? Tutaj znajduje się po prostu elektronika, która łączy się po Bluetoothie albo po ANT+ i jest w stanie symulować nam podjazd nie za pośrednictwem takiej manetki, tylko za pośrednictwem komputera, licznika, telefonu. Możemy podpiąć pod to właściwie dowolne urządzenie, które jest w stanie skomunikować się po Bluetoothie albo po ANT+. Słowem, jeżeli na Zwifcie czy też w Ruvi mamy aktualnie hopkę 2%, to on nam to odzwierciedli. Jeżeli będziemy podjeżdżać pod 10% górkę, on też nam automatycznie będzie zwiększać opór i te wrażenia będą nieco bardziej realistyczne. Dzięki temu ten trenażer będzie nas nieco bardziej wciągać i motywować do tego, żeby po prostu trenować regularnie.
Jeszcze dwie ostatnie rzeczy dotyczące tradycyjnych trenażerów interaktywnych, wykorzystujących tylną rolkę. To, co jest bardzo ważnym parametrem, to maksymalna moc, jaką jest w stanie zoperować taki trenażer oraz przede wszystkim wznios. Takie tuło jest w stanie symulować 10% podjazdu. Więc jeżeli nie jeździliśmy wcześniej w górach, chcemy zacząć, chcemy przyzwyczaić nasze nogi, to jest to naprawdę fajne rozwiązanie, które jest w stanie w przeciągu jednej zimy z człowieka wycisnąć bardzo dużo potu i właśnie przyzwyczaić nasze giry do jeżdżenia nie tylko po płaskim. Podstawową wadą jest niestety to, że udział w całym tym kręceniu bierze tylne koło, czyli potrzebujemy tutaj specjalnej opony, to jest zwykła opona szosowa, więc ten trenażer, żeby mógł jeździć na tej maszynie, powinien mieć zmienione na specjalną trenażerową i trzeba o to dbać i zwłaszcza w takim okresie przejściowym będzie to dosyć upierdliwe, kiedy jednego dnia stwierdzicie, że chcecie iść na zewnątrz, a drugiego znowu zacznie sypać śnieg. Najbardziej optymalnym wówczas rozwiązaniem jest posiadanie tylnego koła, całego, kompletnego razem z kasetą i po prostu zamiana kół. Jedno specjalnie tylko i wyłącznie do trenażera, a drugie tylko i wyłącznie do jazdy na zewnątrz. Ja przez pewien czas tak robiłem i nie narzekam, ale wtedy od razu zaczyna człowiek z zazdrością troszeczkę patrzeć na osoby, które mają trenażer niepotrzebujący tylnego koła i jednocześnie taki, który jest o wiele cichszy. Mam tutaj na myśli trenażery typu Direct Drive, które tak naprawdę są naszym tylnym kołem, razem z kasetą, razem z bębenkiem. To wszystko działa dokładnie tak samo, jakbyśmy jechali na zewnątrz, w sensie dla naszych nóg. Wszystko jest odzwierciedlane dokładnie w taki sposób, jakbyśmy byli na zewnątrz. Nie musimy tylko utrzymywać równowagi, hamować i skręcać. I w porównaniu z rolkowym trenażerem, ten ma same zalety, oprócz jednej dosyć dużej wady. Do takiego trenażera będzie trzeba dopłacić mniej więcej 1000 zł, być może niecały w porównaniu z tym rolkowym, który jest już smart, a do tego będzie trzeba dopłacić niekiedy nawet i 1500-2000 zł. I teraz zapytacie, czy warto? No, trochę czuję się jak sprzedawca w salonie samochodowym. Przyszliście po Polo, a wychodzicie z Tiguanem, bo co chwilę was przekonuje, a weź pan dopłać jeszcze 500, weź pan dopłać jeszcze 1000, to pan dostaniesz to, to, to i to. No bez tego, no to wie pan, jak już pan się zabiera za jazdę na trenażerze, to weź pan dopłać, nie warto jest tutaj oszczędzać. No i troszeczkę jest też tak z trenażerami Direct Drive. Mój przyjaciel kiedyś powiedział, Jacek, że nie zastanawiaj się, jaki chcesz trenażer kupić, bo i tak prędzej czy później wylądujesz na Direct Drive. Coś w tym jest. W pewnym momencie, jeżeli się wkręcimy i naprawdę dużo jeździmy, zależy nam na ciszy i zależy nam na tym, żeby montaż, demontaż roweru był jak najprostszy, wówczas zdecydujemy się na to, że jednak chcemy mieć taki trenażer za 2200, 2500, patrzę na tego, albo w taki za trójkę. Mówiłem też o tym, że tutaj jest oczywiście bardzo dużo zalet, ale właściwie jakich? No to po pierwsze, mniej elementów wirujących i zazwyczaj bardzo duża bezwładność koła zamachowego. Takie trenażery są dużo cięższe, przez co też bardziej wiarygodnie oddają w ogóle jazdę, ukształtowanie terenu, ale też bezwładność po ruszeniu i po zatrzymaniu. I zazwyczaj im trenażer droższy, tym on ma cięższe to koło zamachowe, bez względu na to, czy ono jest realne, czy wirtualne, przez co po prostu ta jazda jest bardziej taka smukła. I też im droższy trenażer Direct Drive, to tym mniej dźwięków on z siebie będzie wydawać. Nie ma na pewno dużego koła, które razem ze szprychami musi się kręcić, a do tego wszystkiego będzie opona oraz rolka, która naprawdę potrafi niekiedy hałasować. Jest to do wytrzymania, pod warunkiem, że pod spodem właśnie znajdują się gumowe maty. Jednakże, no,
Tutaj, jeżeli mamy sprawny, niewyciągnięty i nasmarowany łańcuch oraz w miarę świeżą kasetę, jest po prostu cisza. Do tego stopnia jest tutaj cicho, że więcej dźwięków będzie wydawać nasz łańcuch, nasz napęd, niż sama konstrukcja właśnie tego typu trenażera. Pomimo tego, że tutaj pod spodem jest zamknięte też specjalne chłodzenie, ponieważ ten cały opór jest przekształcany po prostu w ciepło. Jak to wszystko podsumować? Na co się zdecydować? Rozsądną drogą jest po prostu ewolucja. Spróbować wszystkiego po kolei, żeby wiedzieć, co, jakie ma dla nas wady oraz zalety. Ja osobiście wychodzę z założenia, że jeżeli nas stać, to nie powinniśmy na trenażerze oszczędzać. Po drugie, jest to inwestycja moim zdaniem też na więcej niż jeden sezon. A jeżeli jesteśmy albo zamierzamy być wkręceni w kolarstwo i generalnie w sportowy tryb życia, to taka maszyna posłuży nam kilka dobrych lat, moim zdaniem. I z tego też względu można ten wydatek w głowie troszeczkę rozłożyć na dłuższy czas. Niemniej, jeżeli nie jesteśmy gotowi na to, żeby wydać 2,5 tysiąca czy też 3 na Direct Drive, to nawet jeżeli kupimy najprostszy rolkowy trenażer, też będziemy zadowoleni, bo to będzie o wiele lepszy wybór niż zakup lepszego telewizora, moim zdaniem. Jeżeli mamy wybór. I jeżeli przez cały czas się wahacie, czy kupić trenażer, czy też nie, to pamiętajcie, że właśnie teraz jest najlepszy moment na to, żeby przeszukiwać internet i sklepy stacjonarne, ponieważ zdarza się, że naprawdę komuś zalega kilka sztuk danego sprzętu i jest bardziej skory do tego, żeby udzielić nam nieco lepszego rabatu, być może czasami nawet dorzucić w cenie jakąś kasetę i ją zainstalować, żebyśmy samodzielnie tego nie musieli robić. Mam nadzieję, że kolejne wideo będzie już rozgrywać się w plenerze i wreszcie wiosna do nas przyjdzie. Dzięki, cześć.